W jednym z wcześniejszych filmów mówiliśmy o potęgach liczby 10. I jeżeli zapiszemy taką potęgę, 10 do potęgi pierwszej, to to oznacza, że bierzemy jedną dziesiątkę. I to już jest wynik takiego potęgowania: jedna dziesiątka. Jeżeli zapiszemy 10 do potęgi drugiej, to to oznacza, że bierzemy dwie dziesiątki. Jedna, druga. I mnożymy je przez siebie. To się równa 100. 10 do potęgi trzeciej, to to są 3 dziesiątki pomnożone przez siebie. I to się równa 1000. Czyli w zapisie 1 i 3 zera. I mam nadzieję, że widzicie już powtarzający się tutaj wzór, schemat. W tym filmie zajmiemy się podobnymi schematami przy mnożeniu Dowolnej liczby i przy dzieleniu dowolnej liczby przez potęgi liczby 10. Weźmy jakąś liczbę dowolną, na przykład 2,3 i pomnóżmy ją razy 10 do potęgi pierwszej. To jest to samo co pomnożenie razy 10. Już wcześniej widzieliśmy, że kiedy mnożymy razy 10, to przesuwamy wszystkie cyfry o jedną pozycję w lewo w stronę wyższych pozycji. Dwójka, która znajduje się na pozycji jedności, wyląduje na pozycji dziesiątek. Trójka, znajdująca się na pozycji dziesiątych, znajdzie się na pozycji jedności, czyli to się równa 23. Zawsze dobrze jest sprawdzić, czy wynik działania ma sens, czy nie popełniliśmy gdzieś błędu. Weźmy tylko dwójkę i pomnóżmy ją razy 10. 2 razy 10 to 20. No, i ma to sens, że 2,3 razy 10 to 23. No to mnożymy dalej. Znowu 2,3, ale nie przez 10 do potęgi pierwszej, nie przez 10, tylko przez 10 do potęgi drugiej. Ile to się równa? Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie to obliczyć. 10 do potęgi drugiej wiemy już, że to 100, a jeżeli mnożymy razy 100, Albo mówiąc inaczej, mnożymy dwukrotnie razy 10, to przesuwamy wszystkie cyfry o dwie pozycje w lewo, w stronę wyższych pozycji. Oznaczmy dwie kolejne pozycje. To, co znajduje się na pozycji jedności, przesunie się na pozycję setek. To, co znajduje się na pozycji dziesiątych, przesunie się na pozycję dziesiątek, czyli dwójka będzie teraz na miejscu setek. Dwie setki 200 30, trójka, teraz będzie na miejscu dziesiątek, czyli teraz oznacza 30 dziesiątki, czyli 30. A na miejscu jedności jest teraz 0. Gdybyśmy teraz chcieli jeszcze raz pomnożyć razy 10, czyli 2,3 razy 10 do potęgi trzeciej, to to oznaczałoby przesunięcie wszystkich cyfr o trzy pozycje w lewo. Trzecia potęga dziesiątki to samo co mnożenie razy tysiąc. Dwójka z pozycji jedności trafi trzy pozycje w lewo, czyli na pozycję tysięcy, dwa tysiące. Trójka z pozycji dziesiątych trafi o trzy pozycje w lewo, czyli na pozycję setek, trzy setki. I na pozycji dziesiątek mamy zero, i na pozycji jedności również zero. Nic się na te pozycje nie przesunęło. No i widać już chyba, że reguły rządzące takim mnożeniem są następujące. Jeżeli mnożymy dowolną liczbę razy 10 do jakiejś potęgi, to przesuwamy wszystkie cyfry w lewo o tyle, ile wskazuje wykładnik tej potęgi. A jeżeli będziemy dzielić przez potęgę dziesiątki, to będzie analogicznie, przesuwamy o tyle, ile wskazuje wykładnik potęgi dziesiątki, ale w prawo, w stronę Niższych pozycji. Na przykład, ile to jest 2,3 podzielone przez 10 do potęgi pierwszej? Znowu zatrzymajcie film i spróbujcie sami to policzyć. 10 do potęgi pierwszej to to samo co 10. A jeżeli dzielimy przez 10, to wszystkie cyfry przesuwają się o jedną pozycję w prawo. Dwójka znajdzie się na pozycji dziesiątych, trójka znajdzie się na pozycji setnych. Czyli to się równa 0,23. 0,23. Dwójka na pozycji dziesiątych, dwie dziesiąte, trójka na pozycji setnych 3 setne. No to dzielimy dalej. 2,3 podzielone przez 10 do potęgi drugiej. Znowu zatrzymajcie film i znowu zastanówcie się, jaki jest wynik takiego dzielenia. W takiej sytuacji przesuniemy wszystkie cyfry o dwie pozycje w prawo. Oznaczmy pozycję jedności, przecinek, dziesiąte, setne, tysięczne. Dwójka z pozycji jedności przesunie się na pozycję setnych, czyli tutaj trójka. Też o dwie pozycje w prawo, na pozycję tysięcznych, tutaj i na pozycji jedności 0, na pozycji dziesiątych 0. No i chyba znowu Widać już, jaki jest schemat postępowania przy takim dzieleniu. Obojętne, jaki jest wykładnik potęgi dziesiątki. Jeżeli dzielimy przez 10 do takiej potęgi, to przesuwamy wszystkie cyfry w prawo, w stronę niższych pozycji o tyle, ile wynosi wykładnik dziesiątki.